Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Historia Jednego Myśliwca. Nie wiem jak Wam, ale mi ostatnio coś podchodzą Brytyjczycy, więc czemu by nie? Dzisiaj spotkanie z samolotem Supermarine Spitfire Mark 9. Samolot myśliwski Supermarine Spitfire Mark 9 Został opracowany jako udoskonalona wersja samolotu myśliwskiego Spitfire Mark V, który pod koniec 1941 roku coraz częściej napotykał na nowe niemieckie samoloty myśliwskie Messerschmitt Bf 109G i Focke-Wulf Fw 190A. W tym czasie wytwórnia Supermarine pracowała już nad nowymi wersjami Spitfire'a wyposażonymi w silniki przeznaczone do operowania na dużych pułapach. Kolejne warianty najpopularniejszego brytyjskiego samolotu myśliwskiego z czasów II wojny światowej otrzymały oznaczenia Supermarine Speedfire Mark 6, VI, Mark 7 i Mark 8. Doświadczenia zebrane podczas prac prowadzonych z samolotami w tych odmianach nie nastrajały jednak zbyt optymistycznie. Niemieckie samoloty były po prostu trochę lepsze. Konieczne więc okazało się stworzenie nowej odmiany, noszącej oznaczenie fabryczne Supermarine Typ 361. Samolot został zbudowany w oparciu o starszego Spitfire'a Mark 5C, do którego wpakowano mocniejszy silnik wysokościowy Merlin 61. Maszyna poddana takim przeróbkom stała się prototypem odmiany Mark 9. Szybko okazało się, że jest to krok we właściwą stronę i po drobnym dopracowaniu rozpoczęła się produkcja seryjna. Samoloty Spitfire Mark IX szybko stały się podstawowym wyposażeniem wielu angielskich dywizjonów, w których odmiana ta pozostawała aż do końca wojny. Generalnie rzecz biorąc, Spitfire Mark IX określano często mianem najlepszego spośród wszystkich Spitfire'ów. Produkcja seryjna nowej odmiany rozpoczęła się w czerwcu 1942 roku. Poszczególne wersje, zależnie od stosowanego silnika, były przeznaczone do operowania na różnych pułapach. I tak samoloty z oznaczeniem LF były przeznaczone do walk na niskich pułapach, samoloty z literką F w nazwie na pułapach średnich, natomiast HF na dużych wysokościach. Podobnie jak w odmianie Mark 5C, uzbrojenie samolotu składało się początkowo z czterech karabinów maszynowych kalibru 7,62 mm i dwóch działek kalibru 20 mm. Generalnie uważano, że głównym zadaniem karabinu maszynowego jest wstrzelanie się w cel, który miał być niszczony celnym ostrzałem z działka. Pomysł był niezły, ale wykonanie już niekoniecznie, ponieważ Spitfire po zastosowaniu działek miał mniejszy zapas amunicji niż jego pierwsze odmiany wyposażone tylko w karabiny maszynowe. Brytyjczycy uznali jednak już po zakończeniu bitwy o Anglię, że trzeba wzmocnić siłę ognia Spitfire'a kosztem zapasu amunicji, no i w ten sposób dołożyli mu dwa działka. Oczywiście niektóre państwa, na przykład Amerykanie, zdecydowali się na zastosowanie po prostu kilku karabinów maszynowych na skrzydło, co dawało dobre efekty przy zastosowaniu dużego zapasu amunicji, pozdrawiam i polecam P-47, tudzież P-51, które dosłownie żygały ogniem. Natomiast w przypadku Spitfire'a wyglądało to tak, że trzeba było oddawać dość precyzyjne strzały. Oprócz uzbrojenia strzeleckiego, samolot mógł przenosić także niewielki w porównaniu do swoich amerykańskich konkurentów ładunek bomb, ale mógł. Natomiast od wiosny 1943 roku zaczęto zmieniać oznaczenia samolotów, a także zastosowane silniki. I zamiast Merlina 61 zaczęto stosować silniki Merlin 63, 66 oraz 70. Które posiadały tak zwany tryb bojowy, który pozwalał na krótkie zwiększenie mocy silnika samolotu, co mogło pozwolić chociażby na oderwanie się od nieprzyjaciela. Maszyny z silnikami Merlin 61 i 66 były określane jako Spitfire Mark 9b, natomiast samoloty z silnikami nieposiadającymi do ładowania były zazwyczaj opisywane jako Spitfire Mark 9a. Pod koniec 1943 roku zmieniono oznaczenia i samoloty z silnikami Merlin 61 oraz 63 otrzymały oznaczenie F Mark 9C. W sumie z brytyjskich zakładów wyjechało 1255 egzemplarzy samolotów w tej wersji. Natomiast samoloty z silnikami Merlin 66 oznaczono LF Mark 9C. Była to najliczniej produkowana odmiana. Zbudowano łącznie 4010 sztuk. Co się tyczy odmiany z silnikiem Merlin 70, to była ona znana jako HF Mark 9c. Zbudowano tylko 410 egzemplarzy. Najwięcej samolotów Spitfire Mark 9 zostało zbudowanych w Castle Bromwich, gdzie powstało dokładnie 5104 egzemplarze Spitfire'ów Mark 9. Pierwszym użytkownikiem samolotów Mark 9c został 64 Dywizjon, który otrzymał je w lipcu 1942 roku. Kolejnymi odbiorcami Mark 9 były Dywizjony 611, 401 i 402 Dywizjon Kanadyjski. Później samoloty w odmianie Mark 9 zostały dostarczone także do Dywizjonu 133. Była to ciekawa jednostka, nazywana czasami Dywizjonem Orłów. Tak zwane orle dywizjony powstały w czasie, gdy Stany Zjednoczone nie brały jeszcze udziału w wojnie. W skład ich personelu wchodzili początkowo amerykańscy ochotnicy. Później zaś włączono je w skład amerykańskiej 8. Armii Powietrznej. Dywizjony te bardzo długo latały na brytyjskich samolotach myśliwskich. Już podczas pierwszych działań bojowych, prowadzonych z udziałem nowych brytyjskich myśliwców, czyli Spitfire'ów Mark IX, okazało się, że nowe samoloty są w stanie pokonać niemieckie myśliwce FW 190 i BF 109G. Zastosowanie nowych maszyn pozwoliło brytyjskiemu Royal Air Force na umocnienie swojej przewagi nad samolotami Luftwaffe. Nowy Spitfire był szczególnie istotny podczas trwającej ofensywy powietrznej nad Europą. Samoloty te były wykorzystywane także do prowadzenia działań osłonowych dla amerykańskich bombowców strategicznych z amerykańskiej 8 Armii Powietrznej. Powracające z nad Niemiec B-17 były osłaniane przez Spitfire'y. Natomiast później, to znaczy w miarę upływu czasu, ich miejsce zaczęły zajmować nowe myśliwce eskortowe w tej roli P-51 Mustang i P-38, a także P-47. Brytyjski myśliwiec jakkolwiek dobrze radził sobie w walkach z nieprzyjacielem, to jednak miał jedną zasadniczą wadę. Jego zasięg nie pozwalał na osłonę bombowców na całej trasie lotów wykonywanych przez amerykańskie latające fortece. Sprawiało to, że za granicą zasięgu Spitfire'ów na formację amerykańskich bombowców spadały niemieckie myśliwce. Udało się to rozwiązać wraz z pojawieniem się amerykańskich myśliwców eskortowych, o których już wspominałem. Generalnie jednak, Spitfire był wykorzystywany jako maszyna eskortowa także na innych teatrach działań, m.in. w Afryce, gdzie piloci tych maszyn mieli m.in. osłaniać własne bombowce i samoloty myśliwsko-bombowe podczas wykonywania zadań uderzeniowych. Warto jednak zadać sobie pytanie, Dlaczego Anglicy stworzyli odrębną wersję przeznaczoną do operowania na dużych pułapach? Odpowiedź jest banalnie prosta bo musieli pod koniec lata 1942 roku według jednej wersji było to pod koniec sierpnia, według innej na początku września nad Wielką Brytanią zaczęły pojawiać się niemieckie bombowce wysokościowe Junkers U-86R. Samoloty te mogły wykonywać loty i zrzucać ładunek bojowy z pułapu powyżej 12 tysięcy metrów, który był praktycznie niedostępny dla typowego brytyjskiego samolotu myśliwskiego. Konieczne więc okazało się stworzenie nowego samolotu myśliwskiego, i tak właśnie powstała odmiana Mark 9, przeznaczona do operowania na dużych pułapach. Pierwszy Mark 9, pilotowany przez Emanuela Golicyna. Zdołał przechwycić Junkersa, który został strącony bardzo szybko. Według niektórych relacji po prostu była to jedna seria. Niemcy, stwierdziwszy, że nieprzyjaciel dysponuje myśliwcami, które są zdolne do prowadzenia działań na dużych pułapach, byli zmuszeni do zaprzestania wykonywania podobnych operacji bombowych i w przyszłości ograniczyli się tylko do wykonywania lotów rozpoznawczych, które nie przynosiły takich problemów jak zrzucanie bomby z dużego pułapu. Jednocześnie, począwszy od 1944 roku, w przypadku Spitfire'a zakończył się czas, gdy samolot ten był wykorzystywany jako klasyczna maszyna myśliwska. Samolot zaczęto przystosowywać do zadań myśliwsko-bombowych. Zdaniem wielu zachodnich badaczy, głównym zadaniem RAW w tym czasie stało się atakowanie. Różnych celów na terenie Normandii, głównie zaś linii kolejowych i pojazdów transportowych wykorzystywanych przez Niemców, co zdaniem zwolenników tej teorii, m.in. Jamesa Hollanda, miało doprowadzić do niemalże całkowitego odcięcia Normandii od reszty Francji, co jest daleko idącą przesadą, no ale dobrze się tego słucha, dobrze to pokazuje brytyjską, czy szerzej aliancką, przewagę w lotnictwie. Tak czy inaczej, Większość samolotów Spitfire Mark 9 powstawała w wersji LF Mark 9c, która charakteryzowała się skrzydłami z obciętymi końcówkami i zmniejszoną powierzchnią nośną. Od lata 1944 roku. Do produkcji weszła nowa odmiana ze skrzydłami w wersji E, która posiadała możliwość przenoszenia innego uzbrojenia strzeleckiego, no i działka zostały tam przesunięte na zewnątrz, a w ich miejsce zamontowano po jednym najcięższym karabinie maszynowym kalibru 12,7 mm, które w walce z celami powietrznymi i naziemnymi były znacznie skuteczniejsze niż stosowane wcześniej karabiny maszynowe kalibru 7,69 mm. Spitfire LF Mark 9, i to zarówno w wersji C, jak również w wersji E, oprócz tego, że był przeznaczony do prowadzenia operacji na niskim pułapie, był także zaprojektowany z myślą o atakowaniu celów naziemnych. Kolejną taką różnicą pomiędzy wersją C a wersją E. Oprócz zmienionych skrzydeł było także zmienione usterzenie. W przypadku wersji E była to dłuższa, cięciwa i bardziej spiczasty wierzchołek steru kierunku. Ostatnie egzemplarze wersji Mark 9e miały obniżony grzbiet kadłuba i kroplową osłonę kabiny pilota. Samoloty w tej odmianie były produkowane od lutego 1945 roku. Jednocześnie, w samolotach dostarczanych do jednostek Royal Air Force Coraz bardziej zwiększano zapas przenoszonego paliwa. Dodatkowe zbiorniki zaczęto umieszczać w tylnej i środkowej części kadłuba Spitfire'a. Jednocześnie producent podejmował próby stworzenia jeszcze kilku odmian, wspomnianych już wcześniej Mark 7 i Mark 8, które jednak nie wzbudziły tak dużego zainteresowania Royal Air Force i innych użytkowników. Było to spore zaskoczenie, bo opracowywane wersje wysokościowe Spitfire'a Mark 9 miały być tylko rozwiązaniem tymczasowym, istniejącym do czasu pojawienia się dedykowanych i dopracowanych wersji Mark 7 i Mark 8. No ale wyszło inaczej. Brytyjczycy byli bardzo zaskoczeni sukcesem wersji Mark 9 i odmiany przeznaczone do działań na różnych pułapach to też nie wszystko, gdyż. Powstała chociażby specjalna odmiana rozpoznawcza. Pierwsze samoloty w tej wersji powstały już w 1942 roku, gdy do rozpoznania powietrznego przystosowano 15 samolotów w wersji Mark 9, z których usunięto całe uzbrojenie. Jego miejsce zajęły aparaty fotograficzne i kamery, które miały rejestrować przebieg lotu. Szybko okazało się jednak, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Pomimo tego, samoloty w odmianie PR Mark 9 cieszyły się sporym zainteresowaniem i uznaniem lotników z dywizjonów rozpoznawczych, którzy cenili je za dobre właściwości lotne i lepsze osiągi. W 1944 roku dowództwo brytyjskie doszło jednak do wniosku, że usuwanie uzbrojenia z samolotów rozpoznawczych nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zaczęto więc pracę nad stworzeniem nowej odmiany przeznaczonej do wykonywania lotów rozpoznawczych, która miała zachować Część uzbrojenia. Tak powstała uzbrojona w karabiny maszynowe odmiana FR Mark 9. Samolot, zgodnie z pierwotnym założeniem, miał być przystosowany do prowadzenia rozpoznania na niskich pułapach. Pod koniec wojny opracowano jeszcze specjalną odmianę treningową. Spodziewano się, że w nadchodzących latach samoloty z napędem tłokowym będą stopniowo odchodziły do lamusa. Dlatego też. Konieczne okazało się zapewnienie im dalszego bytu, chociażby w wersji samolotu szkolno-treningowego. Odmiana Type 509 TR-9 nie cieszyła się jednak popularnością powstało zaledwie 26 egzemplarzy. Tymczasem, jeszcze przed zakończeniem wojny, pojawiła się potrzeba skierowania znaczniejszych sił brytyjskich do walk z Japończykami. W tym celu, już na wiosnę 1944 roku. Przystąpiono do prac nad stworzeniem wodno-samolotu opartego na Spitfire'ach Mark 9. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, odmiana ta miała zostać skierowana na Pacyfik do walk z Japończykami. Prototyp wodno który w przypadku Spitfire'a był prawdziwym powrotem do korzeni, oblatano 18 czerwca 1944 roku, jednakże sam projekt. Uznano wkrótce za nieopłacalny, a jedyny prototyp został rozmontowany i przywrócony do pierwotnej konfiguracji. Skoro już jesteśmy przy różnych ciekawych odmianach Spitfire'a Mark 9, to warto wspomnieć także o opracowanej na terenie Związku Radzieckiego wersji Spitfire'a Mark 9 UTI. Samolot w tej wersji miał posłużyć do szkolenia radzieckich pilotów na Spitfire'ach, które trafiły do Związku Radzieckiego z Wielkiej Brytanii w ramach Lendlizu. Ponieważ w Związku Radzieckim praktykowano doszkalanie personelu latającego na docelowym typie samolotu bojowego w wersji dwumiejscowej, konieczne okazało się stworzenie podobnej odmiany także brytyjskiego myśliwca. Wiadomo, że taka odmiana istniała. Wiadomo też, że drugi fotel wstawiono w tylnej części kadłuba za pierwszym i zakryto normalną osłoną, ale trudno powiedzieć, ile samolotów zostało poddanych takiej przeróbce. Na pewno były co najmniej dwa. Natomiast pojawiają się także sugestie, że każdy z 26 radzieckich pułków latających na Spitfire'ach Mark 9 dostał po jednej maszynie tego typu. Co ciekawe, w Związku Radzieckim ze Spitfire'ów Mark 9 korzystały głównie pułki obrony powietrznej, które nie uczestniczyły w walkach toczonych na froncie. W sumie na terenie tylko samego Związku Radzieckiego miało znaleźć się ponad 1180 samolotów Mark 9. W wersji LF i dwa samoloty Spitfire Mark IX w wersji HF. Ostatnie samoloty miały zostać wycofane z Jednostek Obrony Powietrznej w 1951 roku. Już po zakończeniu II wojny światowej zbudowano w Wielkiej Brytanii jeszcze co najmniej 20 samolotów w wersji dwumiejscowej przeznaczonej do treningu i szkolenia. Jednakże ten ostatni wariant został stworzony przez wytwórnię Supermarine dla kontrahentów zagranicznych. W sumie, gdybym chciał pokrótce omówić wszystkie siły powietrzne, które korzystały z Spitfire'ów Mark IX w trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu, to musiałbym przygotować osobny i to dość długi materiał. Dlatego też teraz powiem tylko, że po II wojnie światowej według niepotwierdzonych plotek kilka eksradzieckich Spitfire'ów Mark IX miało zostać przekazanych już w latach 50. do Chin, jednakże obecnie nie sposób zweryfikować tej informacji. Dane taktyczno-techniczne Spitfire'ów Mark 9 różniły się w zależności od odmiany, dlatego też jedno zastrzeżenie. Podaję dane wersji Mark 9 LF. I tak 9,93 metra rozpiętości, 9,54 metra długości. Samolot miał 3,84 metra wysokości, a jego powierzchnia nośna wynosiła 21,5 metra kwadratowego. Masa własna to 2630 kg, masa całkowita 3450 kg. Maksymalna masa startowa 4310 kg. Prędkość maksymalna 646 km na godzinę. Pułap maksymalny 12900 metrów. Promień działań bojowych około 700 km, natomiast zasięg maksymalny 1580 km. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A jeśli chcecie zobaczyć więcej podobnych materiałów, to zachęcam Was do wspierania kanału. Można to zrobić bardzo prosto za pośrednictwem wirtualnej kawy, Patronite'a i YouTube'a. Linki w opisie. Dla Was jest to często 5 zł względnie koszt jednej paczki papierosów, a dla mnie realne wsparcie, na przykład w sytuacji, gdy YouTube i jego algorytm robi mi psikusa. Przy okazji serdeczne podziękowania dla mecenasów, patronów i widzów wspierających, a więc Łukasza Smolaka, Jacka Serkiesa, Grabka Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa Jakraka, Andrzeja Rada, Adama Gałki, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Łukasza R, Roberta Banacha, Tomasza M, Tomasza K. Medzi Smith, Józefa Paliweca, Luki G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańskiej Wizji, Mirka Samsela, Macieja Rozpary, Piotr Karuty, Kacpra Kaszlugi, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankinsana i Henę Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć i czołem!